puszczał chodnik, podniesiono tak, że w zasadzie nie tego nie mamy kosz. Tak? Jest połączony. Dopiero po interwencji mojej przywożono. Panie Leszku, jest pan właśnie po rozmowie z panem burmistrzem Tomaszem Żakiem, a także wiceburmistrzem panem Wasztylem w sprawie tutaj zalania posesji pana Piekiełki, tak? Tak. Przez niewłaściwą budowę chodnika. Tak. Jak wypadły rozmowy? No, po burzliwych rozmowach z panem burmistrzem i wiceburmistrzem doszliśmy do porozumienia, że ostateczny termin naprawy i odprowadzenia tych wód gruntowych zostają naprawione do 30 września. Myśmy, jako ja, przedstawiciel osób z Bolęciny, które mogą mieć szkodę w związku z tym, daliśmy jeszcze 2 tygodnie więcej i ustaliliśmy, że do 15 października będą naprawione wszystkie cieki, które powinny być. No zobaczymy, czy słowo burmistrzów będzie adekwatne w stosunku do poprzedniego. A jakie straty powstały na skutek tej nieprawidłowej budowy chodnika? To znaczy, no do tego momentu 13 maja zostałem zalany, bo dzień wcześniej czy tam kilka były takie opady, które w sumie rzeczy nie były wielkie, ale już spowodowały wtargnięcie wody z gruntów powyżej położonych. No i dzięki temu, że ten lato było suche, następnych problemów większych nie było, ale wiadomo, że to się zawsze może zmienić i na pewno kiedyś się zmieni. Nie chcemy uniknąć tego problemu. Miejmy nadzieję, że to się uda. Bo to, jak wiadomo, nie jest tylko pana problem, ale też kilku innych mieszkańców, tak? Tak, no to jest problem, no już później następny domost. Tam są tereny budowlane i zalewaniu podczas większych opadów. A w przypadku zalania tego, to się komasuje. Te 33 osoby, które podpisały się pod wnioskiem, a reprezentuje ich pomoc ja i pan Piekiełko z synem, kończy się na hodowli pszczół u pana Sabata, bo tam się ta woda komasuje, zbierając się. Kiedyś zbierała się do rowów i została odprowadzona. Teraz pójdzie przez pola i posesję tych osób podpisanych pod tym wnioskiem. Dziękujemy bardzo.